Jedno jest pewne, takich wyborów nie powinniśmy mieć w mieście. Dane takie wstępne dotyczące frekwencji dzisiaj pokazują, że zdecydowanie mniej mieszkańców Rudy Śląskiej poszło głosować niż 2 tygodnie temu. I to pokazuje, że w takich sytuacjach, kiedy umiera prezydent, burmistrz czy wójt, jego kadencja zostaje przerwana, to tę kadencję powinni dokończyć zastępcy tegoż burmistrza, prezydenta czy wójta. Taki postulat znalazł się w jednym z wniosków ruchu samorządowego Tak dla Polski i uważam, że prawo w tym zakresie powinno być zmienione. Wtedy mamy szansę uniknąć takich sytuacji, kiedy w wyborach bierze bardzo mało osób udział. No, ta kampania była intensywna, niesamowicie krótka, bardzo męcząca. Rozpoczęła się w pełni wakacji, kiedy mieszkańcy kompletnie byli myślami gdzie indziej. Potem w środku tej kampanii był początek roku szkolnego, też mieszkańcy myślami byli gdzie indziej. To nie był dobry czas na prowadzenie kampanii wyborczej i mamy tego odzwierciedlenie w postaci frekwencji.